20 punktów. Nissan GT-R z 20 roku. On już ma 2 lata, już stare auto, no nie? Ale to jest wersja Nismo, specjalna wersja tego samochodu. Czekałem na tą furę. Słuchajcie, raz, dwa, trzy tygodnie czekałem na ten samochód. To był samochód, na który najbardziej czekałem ze wszystkich, które tutaj są. Nawet ten miniacz nie był dla mnie tak ważny jak GTR, którego tutaj mamy. No jeszcze tutaj Civic Mugen jest do zdobycia, ale to mnie tak chyba nie obchodzi. Dobra, Nissan GTR, Nismo R35. Lecimy z tematem, zobaczmy go. Ja tutaj wyłączam muzykę streamową. Będziemy słuchać tylko tego samochodu. Czekaj, gdzie ja go tutaj mam? Nissan. O, jest! Ja tak na niego czekałem, że nawet poprzednią wersję z 2017 roku zrobiłem na wersję Nismo, tylko że z białym kolorem, nie? Tutaj tak widzicie, też takie paski są na miniaturce. Dobra, weźmy sobie najpierw tego starego GTR-a, bo tutaj w tym Nismoku trochę chyba zmienia się generalny wygląd zewnętrzny, także sobie trochę porównamy to, jak to wygląda. Nie, zobaczcie, tutaj tak to wygląda z zewnątrz. I tak wygląda groźnie, bo to już jest taka nowsza wersja tego GTR-a, bo początkowo GTR jeszcze inaczej wyglądał, był taki, no inny, ten jest już taki, możemy sobie wziąć jeszcze tego starszego, a tutaj chyba też jest ta wersja taka starsza tego Nissana, powinna być, nie? To jest chyba 2012. To zdaje się jest pierwsza wersja tego R35 i on jest taki już, dźwięk jest chyba ten sam. Nie, inny jest, ale to kwestia wydechu, bo ja tamtego chyba trochę robiłem. Ale widzicie, że ten wygląda jak taki zwykły samochód do jazdy na co dzień, no nie? Bardziej obły jest, o, dokładnie tak. Nie, taki bardziej obły, co i tak nie zmienia faktu, że jest to mój dream car 100%owy. Okej, okay, a teraz weźmy sobie nowego Nissana, czyli to jest ta wersja z 20 roku. To jest chyba najnowszy model tak w ogóle, nie? Z 8 był jeszcze, a modelowo to jest chyba z 8 roku, to jest chyba to samo co z tego 12, ale nie mam 100% pewności. No i tu mamy, zobaczcie jak wygląda spoiler, zobaczcie jak wygląda tylny zderzak w tym Nissanie. Dźwięk chyba, o, czekaj, bo ja tu muszę poglądać tę furę. Nie podjeżdżaj tak blisko, go muszę z każdej strony sam. No i stają konie, zaraz wyjdę z tego konwoju, jestem tak podjarany tym samochodem, że muszę go obejrzeć. No nie stawajcie koło mnie, kusiewa. O ja, ale czekałem na tą furę. Ty, tutaj ma jakieś takie łuski czy coś? Komary jeden, no. Ej, czekaj, muszę go z bliska ogarnąć. Tutaj ma jakieś takie dokładeczki dodatkowe. Wow, ale kozak, tu jakieś takie wyloty powietrza. Ten zderzak się zmienił trochę, nie? Tutaj widać, że chyba końcówki układu wydechowego są inne, ale zderzak jest na pewno inny. Jest cały czarny, więc nie wszystko pewnie widać. Tutaj mamy chyba dodaną łuskę, nazwijmy to. Przednie lampy na pewno są inne. Zobaczcie, mamy taki LED-owy pasek tu poprowadzony. I takie o tutaj sobie ledziki przy zderzaku niżej. Maska podobna chyba do poprzedniej wersji. Zaraz sobie zobaczymy środek. Przemaluję go chyba na inny kolor. No i spoiler jest inny, zobaczcie. I tu też takie, jakieś takie ostre krawędzie, nie? Ciekawie to wygląda. Mi się mega podoba. Ja pierniczę, to jest totalny odlot jak dla mnie. Nismo wersja. Wow. Czujniki parkowania są nawet, zobacz. No, full wypas, fura. O, ale bym jeździł. Jeździłbym jak poparzony. Aż mi się łezka wokół kręci w tym momencie. Łezka wokół mi się kręci. Dobra, ogarniamy ze środka, jak to wygląda. Zaraz wejdziemy do Forza Vista, także dokładniej to sobie popatrzymy. Też nie wiem, czy kierownica nie jest ta sama. Zegary są inne, ale są klasyczne, nie są elektroniczne. Mamy duży ekran po środku, ale mamy też przyciski fizyczne. Nie jest tak, że wszystko jest, wiesz, jednym wielkim tabletem. Ja lubię te przełączniki takie, wiesz, mechaniczne, że tak powiem. A nie, żeby wszystko na tym tablecie było klikane. Ty, i dach chyba jest trochę inny. Tak mi się coś wydaje, że tutaj coś na dachu zostało zmienione. A może nie, on po prostu jest z włókna węglowego, okej. Okay. Ale tak od tej strony wydaje się trochę inny. Inny kształt tych drzwi może? Nie wiem. Coś tu jest chyba zmienione. Zajebisty, naprawdę. Dobra, posłuchajmy go trochę. Minuta ciszy.
ale rakieta. O kurde, dobra. Idziemy zobaczyć, co on w środku ma. Zobaczymy, jak... Ja nie wiem, czy chcę zmieniać dźwięk tego samochodu. On brzmi już fantastycznie, już teraz, nie? Dobra, co możemy tutaj zrobić? Najpierw bodykity sobie przejrzymy, czy w ogóle coś jest. A, zanim do tego przejdziemy, to kolor zmienię. Chociaż podoba mi się ten i wszystko w nim super, tylko chciałbym lepiej widzieć ten samochód. No wiecie, o co mi chodzi, te kształty wszystkie. O, super, mamy do wyboru wersję Nismo biało. Albo srebrną. O, srebrny będzie spoko. Zapisujemy i upgrades. I teraz zobaczcie, jak mamy taki srebrny kolor, to wszystko ładnie widać, no nie? Bardzo dobrze to wygląda. Okej, robimy tuning wyglądu. Słapa silnika oczywiście nie będę robił. Tutaj mamy ten standardowy docisk, który no wiecie, można zainstalować albo nie, jak ktoś tam woli. Chociaż no, poprawia to osiągi i zdecydowanie nawet pasuje do tego samochodu, no nie? Tylny spoiler. O, a to jest coś bardzo ciekawego. Turbolizatory możemy, to jest taka dziwna nazwa, możemy zainstalować tutaj na górze i możemy zrobić wersję dragową, ale zobaczcie, nie usuwa nam się spoiler, jak damy tą pierwszą opcję, to jest bardzo fajne. I skorzystam z tej oferty, to mi się podoba. Maskę możemy dać taką czarną. Ty, ale to jest też inny kształt tej maski. I to chyba nie jest z włókna węglowego, tak coś mi to wygląda. Ej, zobaczcie jak ta wersja wygląda teraz. Jakby what? Nie, ej, kozacko. Mam tutaj wylot taki z tej maski, pięknie to wygląda. No ale chyba... Nie wiem, czy będę mógł ją polakierować później. To jest, się nazywa street hood, czyli uliczna maska. Bardziej torowo wygląda, oj tak. Zobaczę, czy można ją pomalować. Jak można, to będzie kozak. A, to nie. Włókna węglowego nie da się malować, niestety. Jest body kit? Co ty gadasz? Zaraz zobaczymy. Dobra, to wywalamy w takim razie. No i wchodzimy w swapy. Oh shit. Ohohoho, jest poszerzenie maksymalne, człowiek. Kurde, czy ja to chcę? Czy ja to chcę? Nie wiem, ale on wygląda hardkorowo. Ja bym chciał mieć jednego takiego bez bodykitu i drugi taki z bodykitem. Oh shit, zobacz jak to wygląda. Ej, nie wygląda źle, naprawdę. Kurde, nie mogę się zdecydować. Zajebisty jest z bodykitem i zajebisty jest bez bodykitu. Ja pierniczę, jest z body do niego, nie spodziewałem się. I też jest takie, zobaczcie, ma takie jakby wcięcia ostre tutaj. Takie jakby, nazwijmy to płetwy, nie? Ten zderzak z przodu wygląda inaczej, ale jest krótszy. On jest poszerzony, ale chyba krótszy, no nie? A pierniczy to, belki A się zmieniają też na lakierowane przy bodykicie. No i właściwie tyle. Możemy z tego naprawdę niezłą torówkę zrobić, jakbyśmy chcieli. Ja zostawię standard. Tutaj delikatnie można by było dodać jeszcze dystans. O, coś takiego. I z tyłu też chyba możemy zrobić dystans. O, coś takiego. Dobra. No i mamy. Teraz wydech, posłuchajmy. Tu niestety nic się nie zmienia, więc możemy zainstalować ten bardziej wydajny. Nie zmienia się dźwięk samochodu po instalacji wydechu. Tutaj troszeczkę nam się zmienia, nie? Jest tam dodatkowy dźwięk tego lolotu. Okej. Tutaj chyba nie ma sensu pakować samochodu do klasy S2, no nie? No sobie zdecydowanie nie poradzi. Mamy silnik o pojemności 3,8 litra i wpakowaliśmy trochę mocy. Nie wiem, czy tutaj jest sens zawieszenie ulepszać. Możemy tylko dać sobie te rzeczy, żeby go można było uregulować. Szyni biegów nie zmieniamy. Dyferencjał. A nie wiem, czy tu jest sens w ogóle cokolwiek, wiesz, zmieniać. Mamy też niestandardowe felgi Nismo, bardzo fajnie. Możemy zwiększyć ich cal odrobinę. Delikatnie, bo tu więcej się zresztą nie da. I możemy szerokość tylnych opon dać. No, możemy jeszcze zwiększyć. I chyba tyle, nie? Bo te kitu tu nie będę wrzucał do tego auta. Dobra, zrobiony, gotowy. Aha, miałem chyba jeszcze swapy zobaczyć. Nie da się, ej, nie ma swapów. Zobaczcie, można tylko napęd zmienić. Można by było spróbować zrobić ten samochód do driftu czy coś. Oh my god. Ja bym sprawdził malowanie od innych ludzi. Możliwe, że jeszcze nie ma fajnych, dlatego że samochód dopiero został opublikowany, nie? O, jest noc. Wow.
To dobrze, będzie pasował ten GTR. Akurat mamy na biało pomalowany. Znaczy na srebrno bym powiedział bardziej, nie? Ale kozak. Ej, czekałem na tą furę bardzo długo. Ty, zobaczmy, czy da się tutaj docisk. Tylko z przodu, nie? To, co zainstalowałem. Ale to nie szkodzi. Ten spoiler z tyłu powinien nam wystarczyć. Na spokojnie. Tutaj z dyferencjałem nic nie zmienia. Zobaczcie, to jest... Nie, żeśmy zmienili dyferencjał na ten wyścigowy, ale to jest ustawienie z tego dyferencjału fabrycznego, czyli mamy 76% napędu na tył. Bardzo ciekawe. Tutaj chyba nic nie... Aha, bo nie zainstalowałem zawieszenia wyścigowego, więc nie mogę tego ustawić. Ale poza tym chyba można tak zostawić, nie? W wyścigach S1 nie potrzebujemy wyższej prędkości niż 350 km na godzinę, także jest to jak najbardziej w porządku. No i Nissan GT-R, czyli co robimy w Nissanie GT-R? Zatrzymujemy się, zrzucamy do jedynki. Światło w GT-Rze tak samo jak w Passacie? Co ty gadasz? Ej, ja kiedyś pomyliłem Passata z GT-R-em. Zwłaszcza w sedanie, nie? Passat B6 na przykład. Czekaj, jak to się robiło launch control? Światła robią robotę, no to prawda. Ale czad. Ty, dobrze skręca tak w ogóle. No, trochę tutaj tyłem rzuca, trochę tyłem rzuca. Można by było to pewnie jakoś poprawić, nie? Na przykład instalując inny spoiler z większym dociskiem. Ale w klasie S1 powinno być spoko, tutaj kwestia tylko jakiejś tam lepszej regulacji, na przykład zmniejszenia docisku na przód, jakiejś tam regulacji zawieszenia i powinno być git, ale posłuchajmy gnoja na chwilę. Moim zdaniem mega fajne jest to, że nie można zrobić tutaj swapu tej V6 na jakąś V12 czy coś. Znaczy ja jako fan tego auta, mi jako fanowi tego auta bardzo się to podoba, nie wiem jak wy. Bo nie chciałbym słyszeć V10 czy V12 w tym samochodzie, to po prostu nie pasuje. Wow. Brzmi jak 350Z na pustym tłumiku. No, może? W sumie te samochody generalnie brzmią podobnie, no bo tam też jest V6. Mój Crossfire też ma V6 z mniejszą pojemnością, ale jak mu się dociśnie tak pod koniec obrotów i pod lekkim obciążeniem, na przykład na dwójce, jak już dochodzi do rev limitera, to wtedy słychać ten taki dźwięk typowo GTR-owy. No bo V6 generalnie brzmią tak, w ten sposób. Nawet taki Crossfire, nie? Taki dziad potrafi fajnie brzmić w niektórych sytuacjach. A GTR prawie w całym zakresie swoich obrotów brzmi po prostu kozacko. Posłuchajmy na niskich. I na bardzo niskich. No nie wiem ile, tu jest 3000. A brzmi jak cywilne auto, nie? Tutaj jeszcze mamy pokazaną wartość doładowania. To nie jest nic nowego, na tym środkowym ekranie, nie wiem czy widzicie. To nie jest nic nowego, w Forza Horizon 4 też mieliśmy takie coś pokazane. Wiecie co, ja tutaj mam chyba sterowanie ustawione na symulacji... Nie, standardowe mam, okej. Okay. Samochód w takim razie jest bardzo responsywny. Trochę chyba za mocny docisk z przodu tutaj zrobiłem i... staje się nadsterowny przez to. Nice, kozak, fura. Ej, jak on wygląda, robię mu fotę. Ja pierniczę, nie no, za ciemno jest, zrobię mu fotę jak będzie jasno, kurde.
O Boże. Fajnie, że udało się zdobyć. Cały ten sezon czekałem, aż będzie można go odblokować i wow. I po prostu wow. Jeszcze będzie trzeba do niego powrócić, coś z nim zrobić ciekawego. Nie wiem, może pod drift, ale raczej będę go robił pod wyścigi w klasie S1. On jest po prostu fantastyczny, ja będę nim po prostu jeździł sobie o, na kierownicy tak o. Bez jakiejś większej spiny, nie? No tak, wydaje mi się, że ten zderzak tylny trochę sprawił, że te światła są bardziej wklęśnięte jeszcze, ale to chyba takie złudzenie, no nie? Nieźle, nieźle to wygląda, naprawdę. Koza, kwura. Ach, będzie jeżdżone. Będzie jeżdżone. O, tu jeszcze ziomeczek się złapał. Fajnie. I robię fotę. Wow. Kozak. Jest kozak.